A w sporcie teraz powiemy, drodzy Państwo, czym jest golbol. Istnieje od 65 lat, od 45 należy do rodziny sportów paraolimpijskich. Golbol, dyscyplina dla prawdziwych spryciarzy. Tajniki dźwiękowej piłki badała Olga Rybicka. Umieścić taką piłkę w szerokiej na 9 metrów bramce. Zadanie wydaje się proste. Poziom trudności znacząco jednak wzrasta, kiedy nic nie widzisz. Pozbawiony zmysłu wzroku, musisz zdać się na słuch. A ten bywa zawodny, gdy przeciwnik robi wszystko, by cię zmylić. Przede wszystkim te sztuczki słuchowe, prawda? Bo tutaj słuch odgrywa główną rolę w tej dyscyplinie. No więc trzeba tak, że tak powiem, słuchowo zmylić przeciwnika, żeby ta pozycja obronna została lekko rozbita. No i umieścić piłkę tam, gdzie te dziury powstają. Także to jest to najważniejsze tutaj w golbalu. Choć rywalizacja na parkiecie bywa ostra, po końcowej syrenie nikt nie pamięta o meczowych sporach. Golbolowa rodzina jest bardzo zżyta. Dla niektórych jest to życie, pasja. Moi tutaj zawodnicy zajmują się już tym ponad 45 lat, ci najstarsi, więc naprawdę wszystkich zachęcam. No a jak ktoś już raz zagra, to już zostaje u nas. Jest to ciężka dyscyplina sportu, bo tutaj nieraz obrywa się w główkę, po całym ciele, krew się leje. Ale jak ktoś to pokocha i zacznie trenować już na całego, to na pewno zostanie z nami i zostanie przy tej dyscyplinie. Golbol wymyślono w latach 40. ubiegłego stulecia na potrzeby inwalidów wojennych. Dziś jest uprawiany w ponad 100 krajach. W czym tkwi jego urok? Zrównuje szanse. Gdy włożysz gogle, nie ma znaczenia, czy widzisz dobrze, czy wcale. Sport, Olga Rybicka.